Przygotujemy chińskie danie, którym będzie ryż i mieszanka warzyw na patelnię. Do przygotowania potrzeba oliwa z oliwek, ryż wcześniej podgotowany, naszą mieszankę, typowo chińską ja wybrałem, w której można znaleźć pędy bambusa, kiełki fasoli i grzybki chińskie. I pieprz i sól do smaku. No więc odpalamy gaz. Troszkę zmniejszamy na najmniejszy. Na razie chwilę. Teraz lejemy oliwę. Z oliwek. Kręcamy. Wprowadzimy ją, żeby się ładnie rozprowadziła. Ładnie wszystko. No i wsypujemy naszą mieszankę warzyw. Przemieszamy, żeby się wyłożymy. Przemieszamy troszkę. Tuż za naszymi warzywkami wsypujemy ryż. Podgotowany wcześniej. Na sypko. Wszystko dokładnie mieszamy. Ale to nic, bo i tak mamy dużo do zjedzenia. Teraz dusimy przez około 5 minut. Teraz sprawdzamy, pomieszamy jeszcze chwilę, tylko ostrożnie odkrywamy, żeby się nie wkwarzyć. Wkładamy. Żałujcie, że tego nie czujecie, bo naprawdę super pachnie. Jeszcze dodajemy sól, jak kto lubi. Ja nie za dużo. Pieprz, też jak kto woli. I mieszamy. Tak jeszcze przez 3 minuty dusimy. Wcześniej jeszcze sobie przygotowałem talerzyk i pałeczki. Jeszcze jakieś coś do wytarcia rąk. I buzi. Zobaczymy jeszcze do naszych warzywek. Okay. Przemieszamy ostatni raz. Teraz kręcamy gaz. Ładnie tam się upiekło. Można zobaczyć. Super. Teraz nakładamy. Teraz jeszcze, żeby upięknić nasze danie, damy jakiś listek bazy. A więc teraz przystępujemy do konsumpcji. I cincin yo wei, czyli po chińsku smacznego.